or sweet. Witajcie ponownie na moim kanale. Widzimy się kolejny raz we Vlogmasie, czyli w cyklu vlogów, krótkich filmów, w których nagrywam dla Was codziennie. Co prawda takie było założenie, żeby nagrywać dla Was codziennie, trochę to wyglądało inaczej w pewnym momencie, ale widzimy się kolejny raz. Dziś chciałam Wam powiedzieć, jakie są według mnie najlepsze przepisy na święta. Święta są już tuż, tuż. Ten film dedykuję osobom, które nadal nie mają pojęcia, co przygotować na wigilijny wieczór. Wszystkie propozycje, które dzisiaj tutaj zamieszczę w tym filmie, to będą propozycje wegańskie, w 100% roślinne. Te święta Bożego Narodzenia to będą moje drugie święta, moja druga wigilia w pełni wegańska. Tak więc już mam pewne doświadczenie w tej materii i powiem Wam, że święta Bożego Narodzenia są bardzo korzystne i sprzyjające dla wegan, ponieważ no, zazwyczaj są to potrawy jarskie i nie ma tam za bardzo specjalnie mięsa, ewentualnie nabiał, no i wiadomo ryby. Ale jak się już zaraz dowiecie, można zrobić wegerybkę na wiele sposobów i jest ona naprawdę wyśmienita. Tak więc co zrobię, to po prostu mam tutaj obok mój telefon, weszłam na mojego bloga i powiem Wam po kolei, które przepisy Wam polecam w 100% na Wigilię i na których się naprawdę nie zawiedziecie i które są również szybkie, które łatwo zrobicie i które zaskoczą Waszą rodzinę i Waszych najbliższych. Więc zaczynamy od samej góry, od najnowszych przepisów i są to kostki domino, które ostatnio zrobiłam. Kostki domino naprawdę musicie zrobić, są one fenomenalne. Jest to połączenie pierniczka, galaretki owocowej i marcepanu. Wszystko jest oblane czekoladą. Jest to naprawdę cudowny słodycz i zajmuje przygotowanie naprawdę kilkadziesiąt minut, w sensie kilkadziesiąt. Mogłabym nawet stwierdzić, że pół godziny. Tak więc naprawdę bardzo serdecznie polecam ten przepis. Kolejnym przepisem na słodko, który zwali z nóg Waszą rodzinę, jest to moja karmelowo-nerkowcowo-czekoladowa kostka. To ciasto jest fenomenalne. Na serio, jest to również ciasto, które wymaga tylko zblendowania. Jest bardzo proste w przygotowaniu i niesamowicie pyszne. Kolejny przepis, który polecam na święta. Potem scrolluję, co tu jeszcze można typowo świątecznego. Kolejny must have, jeśli chodzi o słodycze, jest wegański tort kawowy z wiśniami. Jest on cudowny i jest to ciasto, które zajmie Wam trochę więcej czasu, aczkolwiek zdecydowanie warto zrobić taki tort i z pewnością nakarmicie naprawdę sporą ilość osób takim ciastem. Jest to wykwintny smak kawy połączony z lekko kwaskowymi wiśniami. Tort, który naprawdę z powodzeniem mógłby znaleźć się w najlepszej cukierni. Oczywiście, no, chciałabym być skromna, ale naprawdę jest niesamowity ten przepis, więc polecam Wam serdecznie na Wigilię. Teraz jak tak patrzę na przepisy na moje wegańskie słodycze, to każdy przepis się nadaje na święta, żeby należycie świętować razem z rodziną. Jeśli chodzi o konkrety, teraz na chwilę przejdę do konkretów, jest to wegańska zupa rybna. Wegańska zupa rybna jest to przepis bardzo szybki i ten rybny smak uzyskamy dzięki nori. I naprawdę jest to fantastyczna zupa, można nabrać wiele osób, bo naprawdę smak jest bardzo, bardzo zbliżony. A więc jest to zupa numer jeden. Jeśli chodzi o kolejną zupę, na którą przepisu praktycznie nie mam, ale będzie to zupa grzybowa. Żeby była ona w pełni wegańska, wystarczy zamiast kremówki do zabielenia tej zupy użyć mleka kokosowego w puszce. Mleko kokosowe w puszce nie będzie aż tak mocno wyczuwalne w tej zupie, ponieważ grzyby mają bardzo intensywny aromat. Tak więc jeśli nie chcecie robić zupy rybnej, chcecie jakąś inną zupę, polecam Wam zupę grzybową, przygotować ją w tradycyjny sposób, tak jak zazwyczaj ją robicie i po prostu zamiast kremówki czy tam śmietany, zależy co dodajecie. Kochanie, nie zmyj do mnie teraz. Halo? Cześć? Dobra, no, to pa, pa.
No, na czym stanęło? Stanęło chyba na zupie rybnej. Tak więc tak, polecam zupę rybną. Aha, nie, mówiłam o zupie grzybowej, tak, żeby zastąpić po prostu kremówkę mlekiem kokosowym w puszce. Więc to jest druga zupa, którą polecam. Kolejną rzeczą jest to substytut naszej ryby wigilijnej, tak? Więc weganie też mają czasem ochotę zjeść coś smażonego, co jest w panierce. Niekoniecznie jest to coś, co kiedyś pływało i było w morzu lub w jeziorze i zostało zabite. Tak więc polecam Wam w takiej sytuacji selerybę, czyli rybę z selera. Jest to ugotowany seler owinięty w nori i usmażony w tradycyjnej panierce. Smakuje naprawdę bardzo podobnie jak ryba, dzięki właśnie nori i specjalnym przyprawom. Oczywiście wszystkie przepisy potraw, które teraz wspominam, znajdują się na moim blogu i wszystkie oczywiście podlinkuję poniżej w opisie. Kolejnym must have wigilijnym, bez którego nie może się obejść, coś co ja nawet w sumie jutro będę przygotowywała już na Wigilię, jest to wege bigos. Wege bigos z wędzonką z wędzonego tofu. Jest to bigos fenomenalny i pamiętam, że jak rok temu przygotowałam go na moją Wigilię razem z moimi znajomymi, którą sobie co roku robimy, to byli naprawdę oni pod ogromnym wrażeniem. Również z powodzeniem można nabrać niejedną osobę, jeśli chodzi o to, ponieważ smak jest niesamowicie zbliżony do tradycyjnego bigosu. Jest tam dość sporo składników w tym bigosie, ale większość składników to są przyprawy, tak więc nie przeraźcie się, jak zobaczycie ten przepis. Jest on naprawdę bardzo prosty i jeśli uzbieracie cały komplet przypraw, to naprawdę się okaże, że składników wcale nie ma aż tak dużo. Kolejna wigilijna potrawa to przepyszny, warzywny pasztet świąteczny. Bardzo dobry pasztet. Szczerze mówiąc, nie jadłam lepszego. Naprawdę konsystencję opanowałam do perfekcji. Nie dość, że jest idealnie smarowany, to jeszcze krajalny. Nie wiem, czy jest takie słowo. Smarowalny i krajalny. Ale taki właśnie jest. Więc polecam Wam ten pasztet. Jeśli nie chcecie robić ryby z selera, seleryby, możecie zrobić rybę z tofu. To jest praktycznie wersja taka sama jak z selerem, tylko zamiast selera jest tofu. To jest dla osób, które na przykład są uczulone na seler lub naprawdę nie lubią smaku selera, ponieważ nie ukrywam, że ten seler jest trochę wyczuwalny, nie da się tak w 100% zabić smaku selera. Ta wersja z tofu jest trochę bardziej delikatna i jeśli użyjecie wędzonego tofu, to naprawdę maksymalnie przypomina to tradycyjną rybę. No dobra, to były wigilijne potrawy i powiem Wam, że jeśli chodzi o słodycze, to wszystko się nadaje z mojego bloga na święta, tak jak wspominałam. Tutaj szukam jeszcze przepisu na pierniczki surowe bez pieczenia. O, znalazłam. Surowe pierniczki bez pieczenia. Przepis fenomenalny. Takie pierniczki do zrobienia dosłownie w kilka minut. Jest to fantastyczny przepis, jeśli się spóźniliście z pieczeniem pierników. Wiadomo, że tradycyjnie pierniki nie należy piec kilka tygodni przed, żeby zamknąć je w puszce, żeby miały czas, żeby skruszały, bla, 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 bla. Jeśli nie macie na to czasu, jeśli się spóźniliście totalnie z zrobieniem pierników, zróbcie takie pierniczki bez pieczenia. Są to po prostu takie piernikowe pralinki, które naprawdę mogą konkurować z tradycyjnym wypiekiem. No i z ciastku jeszcze koniecznie polecam tofurnik Nutella i tofurnik czekoladowy, jak i również wszystkie te różne serniczki, babeczki, kremiste rzeczy, które można znaleźć, Kinder Czekolady, Kinder Bueno, naprawdę od wyboru do koloru. No i to w sumie tak koniec tej pogadanki na dziś. Mam nadzieję, że moje propozycje wigilijne się Wam spodobały. Ja z pewnością wykonam bigos. Co do reszty, pewnie jeśli chodzi o słodycze, pojawi się na moim stole coś nowego, bo ja zazwyczaj w ogóle nie powtarzam moich przepisów. Te przepisy, które widzicie na blogu, to jest zazwyczaj raz, kiedy je wykonałam i więcej już raczej nie będę, ponieważ gdy wymyślę już jakiś przepis, to nie mam motywacji, żeby go robić jeszcze raz. Idę po prostu do przodu i tworzę następne. Więc z pewnością na moim stole pojawią się jakieś nowości, których będziecie mogli się spodziewać tutaj na moim kanale i na blogu. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, jakie potrawy wybieracie na święta, te wegańskie, i które z moich przepisów wybierzecie na 1000000% i które może już przygotowaliście lub macie w planach przygotować. To
wszystko na dzisiaj. Pamiętajcie o tym, by dać łapkę w górę pod tym filmem, by zasubskrybować mój kanał. I widzimy się następnym razem jeszcze we Vlogmasie i jeszcze przed świętami. Buzi!